Teraz rozważymy rzut ukośny. Nie ma go już co prawda w podstawie programowej, nawet na fizyce rozszerzonej w liceum, ale myślę, że ambitniejsi z Was będą chcieli rozwiązać podstawowe problemy związane z rzutem ukośnym. No to jest rzut dyskiem, skok w dal. Przebiega bardzo podobnie, no też jak rzucamy jakimiś przedmiotami i chcemy to zrobić jak najdalej, też przydają się pewne wnioski. Dobrze. Rzut ukośny będzie polegał na tym, że z poziomu ziemi, nie musi tak być, ale tutaj akurat ta najprostsza sytuacja, wyrzucamy ciało z pewną prędkością początkową. Postaram się, żeby to nie było 45 stopni. Dobrze. Ta prędkość początkowa jest VO, a dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że wartość tej prędkości początkowej jest 10 metrów na sekundę i wyrzucamy ciało pod pewnym kątem alfa, zaznaczam tutaj ten kąt. No i dla przykładu będziemy rozwiązywać problem dla kąta alfa równe 60 stopni. Będzie nas jak zwykle interesowało narysowanie toru ruchu tego ciała, napisanie równań ruchu wzdłuż osi X i wzdłuż osi Y, znalezienie, więc tak, po kolei może sobie tutaj zapiszmy, równania ruchu. Równania ruchu. Jak zwykle rozłożymy ruch ciała na dwie składowe. Jedną składową pionową, tutaj ją zaznaczę na osi Y, to będzie składowa pionowa, i drugą składową poziomą. O, nie skrzywić. Tu będzie składowa pozioma. Dobrze, zakończmy te wektory. To są te dwa wektory i podpisuję, to jest wektor V o Y, a to jest wektor V o X. Jak już to zrobiłam, to teraz szybciutko wyznaczmy wartości V o Y i V o X. No, zauważamy, że V o Y przez wartość V o to jest sinus kąta alfa, kąta, pod jakim wyrzucamy. W związku z tym możemy wyznaczyć V o Y, że jest to równe V o razy sinus alfa. Dla elegancji piszemy właśnie w takiej kolejności. Analogicznie V o X do V o jest równe kosinusowi kąta alfa. Z czego V o X to jest V o kosinus kąta alfa. W naszym przypadku możemy szybko obliczyć V o Y, które jest równe V o sinus kąta alfa. No to będzie 10 razy sinus 60 stopni, to jest pierwiastek z 3 przez 2, czyli razy pierwiastek z 3 przez 2 metrów na sekundę. Później na końcu możemy to obliczyć już w ułamku dziesiętnym jako jakąś pewną wartość fizyczną. Na razie zostawmy w ten sposób. Analogicznie V o X to jest 10 razy 1 druga, bo sinus 60 to jest, kosinus, przepraszam, 60 to jest 1 druga, czyli V o X wynosi 5 metrów na sekundę. Co się dalej będzie działo z naszym ciałem? No to co nieco na ten temat wiemy z praktyki życiowej, mianowicie nasze ciało będzie się poruszało po pewnej linii krzywej. Ja postaram się tutaj ją narysować jak najładniej, jak mi się uda. O, powiedzmy w ten sposób. Wzniesie się na pewną maksymalną wysokość, a następnie spadnie. To jest właśnie to, co nazywamy rzutem ukośnym.
Będzie nas interesowała również wysokość maksymalna. Zaznaczam ją tutaj. No ale tak po kolei, gdybyśmy chcieli sobie popisać wszystko, to mamy na razie składowe, ale jeszcze ciągle nie mamy równań ruchu. No więc przeanalizujmy, jak będą nasze równania ruchu wyglądały. Najpierw wzdłuż osi X. Wzdłuż osi X na ciało nie działa żadna siła ani żadne przyspieszenie. W związku z tym ruch będzie ruchem jednostajnym, a więc ciało cały czas w tym kierunku będzie się poruszało w ten sposób, że zależność i położenia i drogi w tym przypadku od czasu to będzie prędkość początkowa w tym kierunku razy czas. Jeśli wstawię wartość VOX, to otrzymam VO razy T razy cosinus alfa. Zawsze cosinus staram się umieścić na końcu. To jest kwestia elegancji, niczego więcej, ale polecam tą metodę. Dobrze, jak będzie wyglądał ruch wzdłuż osi Y? No jest to ruch, w którym cały czas na ciało działa pionowo w dół przyspieszenie G. Ja to zaznaczę tutaj na wykresie, że w tym kierunku w każdym momencie na nasze ciało działa stałe przyspieszenie G. Jesteśmy blisko powierzchni Ziemi, ono się nie zmienia. Zaznaczyłam je tu. W takim razie ruch będzie jednostajnie zmienny. Ruch jednostajnie zmienny, ale to nie znaczy, że zawsze jednostajnie przyspieszony albo zawsze jednostajnie opóźniony. Można to jednak załatwić jednym równaniem, mianowicie współrzędna Y to jest prędkość początkowa, czyli VOY razy T, minus dlatego, że współrzędna oś Y jest skierowana w górę, nasze przyspieszenie działa w dół. G T kwadrat przez 2. Oczywiście największy czas, jaki do tego równania powinniśmy wstawić, to jest czas, w którym ciało ponownie uderzy o podłoże. Ale na razie tym się nie przejmujmy. Mamy więc równanie ruchu wzdłuż osi X i równanie ruchu wzdłuż osi Y. W pewnym momencie, pewnie w drugiej części filmu, wykorzystamy to. Zajmijmy się teraz następną sprawą, czyli czasem wznoszenia. Ile wynosi czas wznoszenia naszego ciała? No, czas wznoszenia to jest w czasie wznoszenia w kierunku pionowym działa tylko przyspieszenie ziemskie i powoduje zmniejszanie się prędkości od VOY aż do zera. Czyli możemy sobie napisać wzór na przyspieszenie w takiej postaci. Minus G, współrzędna przyspieszenia, jest z minusem, bo jest skierowana pionowo w dół. Definicja jest taka, prędkość końcowa, tak? Czyli 0, odjąć prędkość początkowa, czyli VOY, podzielona przez czas wznoszenia, prawda? W ten sposób możemy obliczyć współrzędną G. No, to jest po prostu równe minus VOY podzielone przez czas wznoszenia. Po mnożeniu obu stron równania przez minus 1 otrzymujemy, że czas wznoszenia jest równy wartości prędkości początkowej w kierunku pionowym przez przyspieszenie ziemskie. No i na przykład dla naszego ciała czas wznoszenia będzie równy, wróćmy do wartości VOY, VOY to jest 10 pierwiastek z 3 przez 2, dobrze, czyli mamy 10 pierwiastków z 3 przez 2 metra na sekundę dzielone przez 10 metrów na sekundę kwadrat, co da nam pierwiastek z 3 przez 2 sekundy. Tyle będzie wynosił czas wznoszenia.
Jaka w takim razie będzie wysokość maksymalna? Skoro znamy już czas wznoszenia, możemy tę wysokość maksymalną obliczyć. No bo wysokość maksymalna to będzie droga naszego ciała w czasie ruchu jednostajnie opóźnionego, bo takim ruchem pionowo w górę będzie się ciało poruszało. Pamiętajmy, że rozważamy tylko ruch w kierunku pionowym. A tę drogę możemy obliczyć w ten sposób, że to jest średnia prędkość w kierunku y, vy średnia, razy czas wznoszenia. Przypominam, że prędkość średnia w ruchu jednostajnie zmiennym to jest prędkość początkowa, czyli v o y, plus prędkość końcowa, czyli u nas 0, podzielone przez 2. To jest średnia arytmetyczna prędkości początkowej i końcowej razy czas wznoszenia. No to wstawiając wzór na v o y, otrzymamy v o razy sinus kąta alfa, prawda? To jest v o y, razy znowu to samo, czyli mamy v o kwadrat sinus kwadrat alfa, bo tu jest jeszcze razy czas wznoszenia, czyli razy v o y, dzielone przez 2 razy g. Wykonałam od razu taką operację, że tutaj wstawiłam wzór na czas wznoszenia. Proszę prześledzić, że to właśnie taki jest wzór. No to w naszym przypadku wysokość maksymalna będzie wynosiła czas wznoszenia pierwiastek z 3 przez 2, prędkość początkowa 10 do kwadratu to jest 100, metrów kwadrat na sekundę kwadrat, czasami liczę te jednostki. Teraz sinus 60 pierwiastek z 3 przez 2 podniesiony do kwadratu to jest 3 czwarte razy 3 czwarte podzielone przez 2 razy 10, 20 metrów na sekundę kwadrat. Sekundy kwadrat się skracają, kwadrat metrów też zostają metry. 50, 10 przez 20 to jest 5, czyli otrzymujemy 15 czwartych metra, 15 czwartych metra, co daje 3,75 metra. 3,75 metra. Tyle wynosi maksymalna wysokość, na jaką nasze ciało się wzniesie. W następnym odcinku spróbujemy znaleźć wektor prędkości na wysokości maksymalnej. No i dalej będziemy liczyć czas spadania, czas ruchu, zasięg i inne wielkości.